Cześć, dzięki, że wybrałeś mój film. Z materiału tego dowiesz się, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy procesem a wątkiem. Zapraszam. Program jest zestawem komend dla procesora komputera, zapisanym na dysku w postaci pliku. Gdy go uruchamiasz, system operacyjny alokuje fragment pamięci RAM, do którego wczytywany jest kod programu, część zalokowanego obszaru przeznaczona jest na dane programu. W ten sposób powstaje proces, czyli instancja programu. Żeby przetwarzać Twoją pracę równolegle, potrzebny jest drugi proces. W ten sposób alokowany jest kolejny fragment pamięci RAM i do niego kopiowany jest kod programu oraz dane. Procesy są od siebie zupełnie niezależne i totalnie odizolowane. Mają osobne kody programu, osobny zestaw danych. Jedyne co, to dziedziczą, proces potomny dziedziczy po procesie macierzystym środowisko, ale jest to jego osobna kopia tego środowiska. Żeby przetwarzać Twoją pracę razem, żeby współpracować ze sobą, procesy muszą się ze sobą komunikować. Skoro są od siebie zupełnie odizolowane, do komunikacji wykorzystują system operacyjny poprzez wywołania IPC lub fragmenty wspólnych zasobów, które system operacyjny im udostępnia. Może to być na przykład kolejny fragment pamięci RAM, nazwany pamięcią dzieloną. Dzięki temu oba procesy mogą się poprzez tą pamięć dzieloną komunikować. A procesy również mogą się komunikować przez dysk, przez współdzielone pliki, o ile system operacyjny taką funkcjonalność im udostępnia. Zupełnie inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o wątki. Proces macierzysty powstaje zupełnie w identyczny sposób. Natomiast gdy potrzebne jest przetwarzanie równoległe Twojej pracy i proces macierzysty tworzy wątek, powstaje on w obrębie tych samych struktur pamięci, co proces macierzysty. Wątki korzystają z tego samego środowiska, co proces macierzysty. Wątki korzystają z tych samych zasobów, co proces macierzysty. Korzystają z tej samej kopii programu i z tych samych danych. Wątek jest najmniejszą niezależną sekwencją instrukcji programu. I wątki korzystają z tej samej kopii programu, ale wykonują jej różne fragmenty. Jak widać, dzięki temu, że wątki współdzielą zasoby procesu, nie wymagają do komunikacji pośrednictwa systemu operacyjnego ani specjalnych współdzielonych plików na dysku, ani pamięci dzielonej. Dzięki temu komunikacja między wątkami jest łatwiejsza i tańsza. Dlaczego jest taka duża różnica między systemami Unixowymi, Linuxowymi, a Windowsami? Systemy Unixowe korzystają głównie z procesów, natomiast Windowsy głównie z wątków. Dzieje się tak dlatego, że powstawanie nowego procesu w systemie Windows jest obarczone dużym kosztem. Windowsy ciągną za sobą bagaż wstecznej kompatybilności z wcześniejszymi wersjami. W związku z tym
podczas powstawania nowego procesu system operacyjny Windows musi sprawdzić, dla jakiego systemu operacyjnego ten proces został napisany, ten program został napisany, zanim go utworzy. Nie dzieje się tak w przypadku wątków, ponieważ proces już istnieje, program jest uruchomiony i w obrębie jego tworzone są tylko nowe wątki. Zaletą jest to, że powstawanie wątków jest tańsze, wadą jest to, że wątki są mniej bezpieczne niż procesy. Jest to w ramach procesu, jeśli jeden wątek działający w ramach procesu ulegnie awarii, wtedy cały proces ulega awarii, przestaje być responsywny. W przypadku wieloprocesowości po prostu likwidujemy jeden proces, natomiast proces drugi, na przykład proces macierzysty, działa w dalszym ciągu. Drugą istotną różnicą pomiędzy procesami a wątkami jest sposób przełączania na procesorze. O ile przełączanie instrukcji programu jest podobne, czyli stan poprzedniego musi zostać zapisany gdzieś na boku, a wczytany stan nowego procesu czy wątku, o tyle przełączanie struktur dotyczących korzystających z pamięci RAM w procesorze przebiega inaczej. Dzieje się tak dlatego, że procesy mają zupełnie różną przestrzeń adresową, co tutaj widać. W związku z tym, gdy przełączane są procesy, część procesora odpowiedzialna za współpracę z pamięcią RAM musi się przełączyć z jednej przestrzeni adresowej na drugą. Obszary odpowiedzialne za współpracę z pamięcią RAM roboczo nazwałem jako cache. Każdy procesor ma inny zestaw, troszkę inne pamięci cache i troszkę inaczej to robi. Więc dla uproszczenia, na potrzeby tylko tej prezentacji, nazwałem to roboczo po prostu cache'em. W związku z tym te struktury ulegają wyczyszczeniu w dużej części. Musi zostać wczytany nowy kod programu i skeszowane nowe dane. Nie dzieje się tak w przypadku wątków. Jak widać, wątki współdzielą tą samą przestrzeń adresową, w związku z tym przełączanie na procesorze jednego wątku na drugi nie wymaga przełączania struktur pamięci odpowiedzialnych w procesorze za współpracę z pamięcią RAM. W dalszym ciągu wskazują one dokładnie na ten sam fragment pamięci RAM. Podsumowując, główne różnice między procesami a wątkami polegają na tym, że koszt powstania procesu jest wyższy niż koszt powstania wątku z uwagi na to, że alokowane są zupełnie nowe struktury w pamięci RAM. O ile systemy Unixowe są świetne w zarządzaniu i powstawaniu, w kreowaniu nowych procesów, o tyle Windows z uwagi na bagaż w postaci wstecznej kompatybilności te procesy tworzy troszkę drożej i na Windowsach optymalne są wątki. Drugą ważną różnicą jest przełączanie procesów na procesorze, w szczególności przełączanie struktur pamięci. O ile procesy mają różne obszary pamięci RAM, w związku z tym struktury muszą się przełączyć, często cache zostaje wyczyszczony, o tyle w przypadku wątków struktury pamięci w procesorze zawsze wskazują na ten sam fragment pamięci RAM, w związku z tym cache w dużej części nie są czyszczone. Widzimy to na przykładzie oprogramowania takiego na przykład jak Apache, który na Windowsach działa w systemie wieloprocesowym, natomiast na Windowsach działa w systemie wielowątkowym. Podobnie jest z bazą danych Oracle. Na Windowsach instancja Oracle używa wątków, natomiast na Unixie instancja Oracle używa procesów. Rozkwit wątków nastąpił w XXI wieku razem z pojawieniem się procesorów wielokorowych i wielowątkowych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania pod materiałem. Zapraszam na fanpage bazy danych alternatywnie na Facebooku.
i do zobaczenia w następnym odcinku.